Witam serdecznie na moim kanale Przemek Majsterkuje. Dzisiaj opowiem Wam o mojej małej instalacji Home Assistant, którą od półtorej roku sobie wdrażam powolutku w domu. Zacząłem od rolet. Rolety na przekaźnikach Sonoff. Powiem szczerze, działa to bez zarzutu. Codziennie rano się otwierają, wieczorem się zamykają z zachodem i wschodem słońca. Nie ma z tym żadnych problemów. Jedynie co we wszystkich przekaźnikach Sonoffa wymieniłem oprogramowanie na Tasmota, ponieważ wydaje mi się, że jest bardziej bezpieczne mieć lokalnie przełączanie tych przekaźników niż trzymać to wszystko w chmurze chińskiej. Jako sprzętu, jako serwera używam Delvisa na Proxmoxie. Też nie ma z tym żadnych problemów, działa to bardzo fajnie. I wygląda to tak, że mam zrobione dwa skrypty. Otwórz wszystkie rolety, otwórz salon. Dodatkowo każda roleta pojedynczo. Taka fajna nakładka, która pozwala nam przesuwać, otwierać te okna. Działa to bezbłędnie. Dodatkowo też mam opomiarowany każdy pokój z pomocą termometru firmy Xiaomi, w których baterijka, jak widać, jedynie w tych dwóch jest na 50%, ale to po roku pracy te jeszcze trzymają po 100%. Działa to też super, działa, nie ma z tym żadnego problemu. Na podstawie tych termometrów mam ustawiony termostat, który włącza mi piec gazowe aktualnie, plus pompy podłogówki i dogrzejników, w zależności od tego, jak jeszcze się temperatura jest na sprzęgle hydraulicznym. Mam opomiarowane wszystkie rurki za pomocą czujników DSB18 podpiętych też do tasmoty, bo było z tym najmniej kłopotów i fajnie się to zintegrowało. Jedynie tam trzeba było przylutować je do jednego z Sonoffów. Działa to super. Dodatkowo też udało mi się znaleźć ciekawą integrację do odczytu gazu z API, które udostępnia PGNG z podania licznika. Podając licznik, od razu tutaj wskakuje odczyt. Dodatkowo jeszcze pokazuje, jaki był średnie zużycie za, wróć, nie średnie, tylko całkowite zużycie za poprzedni miesiąc. Można sobie też jakieś wykresy z tego porobić. Dodatkowo mam takie funkcje, która liczy mi, ile piec gazowy codziennie działa. 7 dni, 14. Działa to fajnie. Też sobie to liczę. Dodatkowo też kamery. Na razie 3, bo więcej nie potrzebuję. No i na pierwszy odcinek to by było tyle. Po więcej zapraszam za tydzień. Nagram kolejny odcinek. Możecie pisać w komentarzach, co byście chcieli wiedzieć. Chętnie poopowiadam, pokazuję, co by można było tutaj pododawać. Fajny też czujnik Zigbee LumiWeather, który mierzy dodatkowo jeszcze ciśnienie atmosferyczne na zewnątrz za pomocą bramki Zigbee, która wygląda tak. Ta biała jest do Zigbee, czarna jest do RF, gdzie używam białej, używam do, na razie przynajmniej tylko do tego jednego urządzenia Zigbee, tego termometru, ale też mam czujki ruchu takie z chińskiego alarmu, bezprzewodowe, zintegrowane po MQTT. Też przy każdym wykrytym ruchu, w zależności od tego, czy jest z przodu, czy z tyłu domu, dostaję powiadomienie na Telegram ze zdjęciem właśnie wykrytego takiego ruchu. No, działa to fajnie. Przynajmniej nie trzeba wystawiać na świat naszego Home Assistanta, tylko działa to automatycznie i bezbłędnie. Zapraszam po więcej na mój kanał.
Zachęcam do subskrypcji, łapek w górę i komentarzy. Do usłyszenia, dzięki.